Dzień dobry wam, moi drodzy, tu Sztyks i zapraszam was po raz kolejny na kilka minut z relacji z naszego koreańskiego państwa, czyli w Cywilizacji 5. Co tu się dzieje? Co tu się takiego dzieje właściwie? No sam konkretnie nie wiem, więc musimy to ogarnąć. Generalnie jesteśmy po wojnie z Polską. Polsce zostawiliśmy Łódź, tak żeby sobie tam miała, niech tam sobie mała, biedna Łódź tam żyje. No, po prostu, żebyśmy mieli tu z kim walczyć w ogóle na tym terenie, bo tak na razie to jest dosyć smutno i pusto na tym naszym kontynencie, bo poza Polską, no nie ma już nikogo. Co tu dalej? Widzę, że armię mamy ogromną, zadowolenia mnóstwo, szlaki handlowe wykorzystane w 100%, nauki produkujemy bardzo dużo, złota niestety nie mamy wcale na plusie, tylko wszystko na minusie, ale mam nadzieję, że to się zmieni. I trwają cały czas igrzyska. Nie wiem, ile już udało nam się w tych igrzyskach tutaj procent opracować. Ile jest już proces? 65%. Projekt ukończono w 65%. No ale dobra, no przejdźmy do następnej tury. Zobaczymy, co tu się zacznie zmieniać. W Seulu budujemy sobie cud narodowy Big Ben. Big Ben, co on tam dawał? Zaraz to sobie... Montezuma i Kazimierz prowadzą wojnę. Słucham? Słucham? Dlaczego Montezuma prowadzi wojnę z Kazimierzem? Po co mu ta wojna? No, Montezuma przecież nic na niej nie zyska. Przecież Montezuma powinien się zacząć martwić tutaj Oktawianem Augustem, który ma całkiem spore terytorium i dosyć mocne miasta. Armii też ma na pewno dosyć dużo, więc to ja zacząłbym się osobiście Oktawianem Augustem bardziej przejmować, aniżeli tutaj tym biednym, zdechłym Kazimierzem i to w Łodzi, gdzie w sumie nie ma nic interesującego poza tymi słońmi, ale słonie są również tutaj, więc naprawdę nam nie opłacało się. No, tak samo za bardzo się nie opłacało Gdańska podbijać, bo tu też nic nie było. No, ale już podbiliśmy, dobra jest, nasza strata. Co było, to było, tak? No dobra, przejdźmy teraz. Czy połączenie? Połączenie już mamy. Połączenie drogą lądową z stolicą już ustanowiliśmy. Więc teraz możemy sobie... O kurczaki. Chyba ktoś się na moją bombasę chce uziąć. Wydaje mi się, że powinienem tu przysłać parę jednostek. Na pewno podpłyniemy tutaj. No kurde, dookoła to nie za bardzo, ale tutaj na przykład sobie podpłyniemy naszym pancernikiem. Świetnie, mamy uran, zobacz. O kurde, jesteśmy na minusie. To już nie jest świetne. Mamy uran, mamy 8 uranu już. Jak to pięknie wygląda. Tak jak już powinno wyglądać od samego początku. No dobra, no słuchajcie, to będzie trzeba tutaj coś pomyśleć z tym złotem. Na handel raczej bym nie liczył, dlatego że nikt nie będzie chciał ze mną handlować. To jest dosyć smutne, ale niestety tak wygląda sytuacja, że raczej nie będzie tutaj chętnych do handlu ze mną. Obrady niedługo nadchodzą. No dobra, słuchajcie, no wypadałoby tu targowisko. To targowisko no plus parę złota tam mi dojdzie. Ale tu się właśnie bardziej martwię. No przejdę tymi... No nie, tych nie będę ruszał. Tych nie... No, to było głupie. Trudno. Tych nie chciałem ruszać, ale tych na przykład przemieścimy tutaj. No, jakoś dopłyniecie. Parę tur wam to zajmie, ale dopłyniecie. I jeszcze jedną armię bym tam najchętniej przesunął. No, wam to trochę dużo zajmie, ale dojdziecie. Boję się, że tutaj ta Chinka cała chce mi moją Mombasę zapierdzielić, a ja tej Mombasy nie oddam tak łatwo. Nie oddam, oj nie. Dobra, pomnik, no. Jest niby pomnik utrzymanie plus jeden, ale co pan poradzisz? O, świetnie, sól też się przyda, a ci cały czas skrobią tą drogę. Czy jest tutaj giełda? Dobra, giełda może być. Bardziej wolałbym targowisko, no ale niech już będzie ta giełda. Tyle to jest smutne, że jak się atakuje stolicę i tam się ją dosyć mocno uszkodzi, to potem i również ilość mieszkańców spada. Też... słabe, ale uzasadnione. Logiczne. A już w ogóle jak się bombą atomową rozdupcy, to jest koniec. O, to się dzieje wtedy dopiero. Nieciekawie. Podoba mi się, że mamy bardzo mocno tutaj wszystko ulepszone praktycznie, no... Kurczę, znajdą się jeszcze jakieś pole, że tu jest nieulepszone, tu jest nieulepszone, tu. No kurde, trochę jeza. Właśnie chciałem powiedzieć, że mamy dosyć mocno. O, i świetnie, utworzono połączenie Mombasą, Bukaresztem, Kabulem, no bo chyba gdzieś mi się zbudował port. Wenecja przechodzi na inne wyzwanie. Po prostu
Nie ma już. Możemy teraz walczyć znowu Kazimierzem, ale nie chcemy walczyć teraz z Kazimierzem. Z Kazimierzem będziemy z nim walczyć później. Proroku, przejdź tu. Jak najwięcej na Zoroastryzm przekabacimy tutaj ludzi, to wtedy będziemy mieli jakieś tam dodatkowe bonusy. Już nie pamiętam, jakie ta moja religia ma bonusy, bo nigdy jakoś za bardzo się nad tą religią nie zastanawiałem. A to Bukareszt ma tutaj ten wszystko. Takie cuda tu się stały dzięki Bukaresztowi. No dobra, chodźmy tutaj po ten sól, węgiel, tam już jakiś jeden niechciul się przejdzie. Nie, wy tu se stójcie, jednak was nie będę brał nigdzie. O, i tutaj będziemy w razie czego, bo już naprawdę tutaj widzę dosyć mocno się on nade mną pastwić ma zamiar. Zobaczcie, tej armii jest tu całkiem sporo. Dlatego projekt Manhattan, no to znaczy bomba atomowa, im szybciej będzie w naszym posiadaniu, tym lepiej. Wtedy jesteśmy bezpieczni. Wtedy jesteśmy bezpieczni, dlatego pierwszą bombę atomową po prostu wykorzystam. Wykorzystam inżyniera do jej produkcji. Tylko gdzie jest bomba atomowa? A ja już mogę bombę atomową. Łe, to już mi się teraz, w następnej turze robimy już bombę atomową. Wtedy mnie już Chiny nie dotkną, bo wiedzą co je czeka, jak ja im bombę pierdzielę na kanton. A zasięg będę miał z Jeonju do kantonu ze spokojem doleci, więc się nie muszę. Do Szanghaju by nawet doleciało, a może nawet do Pekinu. Więc już nie będą tacy cwani, bo będziemy mieli dosyć silny argument w negocjacjach. No, tutaj to weźmy sobie ten targowisko, bo przyda się trochę tego złota więcej. Tu też jedyna słuszna religia. O, spadochroniarze, słuchajcie, wy to... Ja was bym właśnie... Ale wy tutaj nie macie aż takiego zasięgu. Słaby zasięg. No, ale i tak będziecie szybciej niż... Tak będą szybciej ci spadochroniarze niż... No, niż piechotą. No dobra, teraz mamy już jakiś konkretny wybór, gdzie by tu przejść, co tu po kolei opracowywać teraz. Możemy projekt Apollo już zacząć powoli sobie dłubać. No i w sumie to zrobimy, bo na to zwycięstwo najbardziej się czaje. Już tam nie interesuje mnie za bardzo to zwycięstwo militarne, bo to troszkę za dużo roboty. A to nam pójdzie najszybciej. Bang, 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 bang. Bang jest najważniejszy teraz, hajsy są najważniejsze. Dobra, ale tu już płynie jakaś mała, no niewielka odsiecz, ale jakaś tam zawsze powinna sobie dać radę. Ojej. O kurcze. No dobra, że są ci, to zaraz tu wspomożemy naszych biednych robotników, bo widzę, że może być nieciekawie. Jeden widz nazwał mnie hipokrytą, ja zastanawiam się dlaczego. No, Szymon Korubus. Imienia i nazwiska wymienię. Nazwał mnie hipokrytą, nie wiem o co mu chodziło. No ale dobra, niech będzie. Mam nadzieję, że się kiedyś dowiem, dlaczego zostałem tak mocno zbeształy. Barbarzyńcy pojmali cywilów. No, wiedziałem, że do tego dojdzie. Wiedziałem. Wymaga handlu. Koszty zakupu złoto wszystkich miast już mieszczono 15%. Świetnie. Będziecie musieli niestety oddać moich robotników. Pyk. Już są moi. O, statek towarowy. No bo dlatego ja bym za bardzo... No, do Zurychu się najbardziej opłaca. Co my... August tam miał z nami jakiś pakt. Ife. No z tym Ife to są problemy, bo... No dobra, dam ci podarunek, a nie stać mnie na żaden podarunek. A zaraz przestanę być sojusznikiem. No Ife, ty gnoju. No nie stworzę wielkiego naukowca. Rzymi Kolombo, no dobra. Trufle. Potępiają mnie. Nic nowego. Zawsze jak komuś idzie lepiej, to zawsze musi być taki, co będzie potępiał. No weźmy tą szkołę publiczną. Wiem, że to takie... Nie buduje w 100% tak, jak się budować powinno po kolei. Dlaczego nie mogę? To jest dosyć ciekawe. Dlaczego nie mogę przyspieszyć produkcji w mieście? Śmiechowe. A jakbym się skupił na produkcji? 76 i wtedy tylko 8 tury. A co tam, dwie tury TWFT to nie warto. No dlaczego nie mogę przyspieszyć produkcji? Może w następnej turze dopiero. No dobra, sprawdzimy. No ale ja chciałem już w tej turze przyspieszyć produkcję. Nie wiem co tu budować już powoli. No przyspiesz tę produkcję, no.
Myślałem, że się uda, może tylko cuda można. Chociaż to też bez sensu, moim zdaniem. Że cuda? No dobra, zobaczymy. Katarzyna i Kolombo zawierają pokój. Gdzież to Kolombo jest? Pierun wie. Kogo my tutaj mamy takiego, którego powinniśmy się obawiać? Na pewno Oktawian August, bo jego terytorium jest całkiem spore. No tutaj ta WZ-Jan nie będzie długo czekać, bo tej armii ma sporo i najchętniej pewnie by ją wykorzystała. Ale ja bez bomby atomowej jej nie tknę. Chyba, że ona mnie odważy się tknąć. To wtedy będziemy gadać inaczej. Spadochroniarzy sobie jeszcze przetransportujemy. Koniec daniny od Katarzyny. Katarzyna zaraz się będzie prosić. Żeby nie zapomnieć tylko o tym Ife, bo jeszcze mamy Ife do tego do ogarnięcia. O, no świetnie, dobra. Tu przejdźcie. Bo przecież jeszcze Ife jest biedne. To znaczy biedne. Biedne, bo nie ma za dużo. Nie mamy tam za dużo wpływów, dlatego jest biedne. Będzie biedne, jak się ktoś na niej rzuci. No, więc musimy to Ife uratować. No dlaczego nie mogę? Kurczę, wiecie czy nie wiecie? Ja nie wiem. Ja już nie wiem, dlaczego ja nie mogę tej produkcji przyspieszyć. No dobra, zostawimy sobie na później. Skoro nie można teraz. Myślałem, że się uda tą bombę dosyć szybko zrobić, ale się nie udało. A szkoda. No myślałem, że w tym odcinku już się bomba atomowa pojawi, ale niestety musimy poczekać do następnego odcinku. W tym odcinku na pewno jeszcze czeka nas wybór jakiegoś czegoś z kultury. No i czeka nas chyba opracowanie techniki rakietowej, czyli będziemy już powoli, zaczniemy sobie powoli program Apollo. No i będzie pięknie. Koniec daniny, o kurczę, te daniny, trochę miałem tych danin. Ej, chwila, bo ja jednak z Ife chcę mieć kontakty. Nie będzie to. Dobra, trochę mamy, spoko. Co tam? Ideologia swobody. No sprawdźmy to. Ja jestem na tak. Nie wiem jak tam stoję właściwie w tym kongresie. Dosyć mocno. No Montezuma mi trochę tam jednak bruździ. Jednak ma za dużo trochę. Moim zdaniem ma za dużo. 6 to już jest... No nie powinien tyle mieć. No ale już trudno. Jak ma, no to nie będziemy mu zabierać. Może później tam się przejadę z bombą, ale na razie nie. Statek towarowy, co nam tu dużo daje, Cahokia, Tsuri, najbogatsze chyba państwo miasto, dlatego się tak opłaca do niego tutaj jeździć. No wy tu już nie macie co robić, nie, bo wszystko ulepszone. Wygląda na to, że możecie się cofnąć tu na przykład, tam też coś można zbudować. A ciule zbudowały mi te cholerne tory, ja nie chciałem torów. Tory są drogie, dużo kosztują. Każde pole 2. To jest bardzo dużo. Utrzymanie drugie jest i tak, zobaczcie. No nie wiem, akurat tu nie ma wyszczególnionych, ale też jest drogie. Utrzymanie dróg. Zresztą to wszystkie gospodarki mają z tym problemy. Takie prawdziwe też. Perimastyckie zdobywa miasto Watykan. Watykan? Ej, no co za gnoje. Ukończono. Sportowcy reprezentujący cywilizacje z całego świata spotkali się, by współzawodniczyć w dyscyplinach wymagających siły, umiejętności i zwinności. Oczy świata zwrócone są na zawodników. Każdy zdobyty na igrzyskach międzynarodowy medal przynosi chwałę zwycięskim cywilizacjom. Aby ukończyć ten projekt, gospodarz igrzysk, czyli my. Turystyka rośnie o 100%, darmowy ustrój społeczny, zdobyte medale, plus 3 do zadowolenia, jednorazowe zwiększenie o 30 w państwach miastach, parada chorążych, no czyli warto. I wielki artysta jeszcze nam się pojawi. Czyli tak, teraz mamy darmowy ustrój, możemy, no, darmowy ustrój to niewiele daje. A w ideologii coś tu mamy? Też nie za bardzo. A tu? Części statku za złoto, weźmy to sobie. Pewnie dużo, tak czy siak. Weźmy sobie to. Teraz moja kolej. Co by tu zaproponować? Pytanie, czy tam to zostało przyjęte, czy nie? Ja nie wiem niestety. Jest! Ideologia światowa została przyjęta. Swobody zostały przyjęte. Mamy 15. Aż teraz mamy 15. Całkiem sporo. To co by tu zaproponować teraz? Fundusze na naukę.
Nie za bardzo. Co my tu jeszcze mamy? Wystawa światowa. Weźmy wystawę światową. Są takie propozycje, które coś mogą mi... Oj, teraz jesteśmy przyjaciółmi ze wszystkimi. Wszyscy mnie lubią, kochają, ja też i... O kurde. O tak, swobody przyjęte. Efekty tej rozdy są teraz aktywne. 11 głosów na tak od Korei, 1 na nie. Czyli zostało przyjęte. Twoje wpływy w Kyzyle zwiększyły się. Igrzyska zostały zakończone. I jeszcze artista. Artista 4 cista. Stwórz wielkie dzieło, rozpocznij złotą erę. No dobra, stwórz to wielkie dzieło. Hans Holbein, młodszy, wielki artysta. Henryk VIII. Dosyć znany obraz. Znaczy, znany, musi być znany. Skoro ja go widziałem, to musiał być pewnie w licznych podręcznikach od historii, bo tylko tam zaglądam. Tylko tam widzę, tylko tam patrzę, gdy chcę zobaczyć obrazki. Nie, chodzi... Co ja pierdzielę? Już nie wiem, co pieprzę, nie? Chodzi mi o to, że po prostu tam tylko widzę takie obrazy, bo nigdzie indziej nie zaglądam do żadnych albumów, ani do muzeów. Nie zdarza się zbyt często. Nie, budowanie już teraz miast jest raczej bez sensu. Bardziej skupiłbym się na rozwoju tych, które już mamy. No, tu jest jeszcze sporo rzeczy, no, laboratorium na przykład. Elektrownia wodna. Droga w utrzymaniu generalnie. No, zróbmy z tą bramę brandenburską, niech sobie zbudują. Teraz będzie problem właśnie, weźmy arsenał. Bo teraz w tych wszystkich miastach, gdzie się odbywały igrzyska, muszę po prostu wymyślić coś do budowania. No, ale na całe szczęście są tu budynki, które dają jeszcze plus do złota i to na nie się generalnie będę rzucał. Robole robić. Dlatego mają ro w nazwie, bo robią. Tak, dlatego. Nie dlatego, że to robotnicy. Kurczę, bomby nie będzie jeszcze niestety. Na szkodę. Psia kostka. Chiny i Kolombo zostali sojusznikami. No gadacie. Rzym potępia Imperium Aztecki. Ja też bym z chęcią potępił. No, za coś takiego w sumie można... Można potępić Imperium Azteckie. Ja potępię Imperium Aztecki. Potępię Imperium Aztecki. Nigdy w sumie nie potępiam za nic, ale Imperium Aztecki potępię. Chyba on... Nie, kuźwa, bo oni mieli... Oni są jedyni, którzy mnie lubią, więc z nimi pohandluję. Chcesz sól? Ja... Chcesz to? Co mi za to dasz? Nie, słuchaj. Daj mi 14 i jest okej. 12. Buczą tam! Nie buczeć! Cicho być! Dobry deal. 12, bardzo dobra cena. Nigdzie taniej nie dostaniesz. Dobra, wy tu se siedzieć teraz. No, ja chcę bombę! Albo Apollo program chociaż, no a nie ty. A miałem tymi się jeszcze ruszyć. Dobra, w następnej turze się ruszę. No ale dobra, hajsy idą w górę. Już mamy plus 60. Te igrzyska naprawdę się przydały. Teraz mamy już całkiem sporo do powiedzenia w tej radzie. 14, no było 15. Jeszcze szału nie ma, nie? Szału nie ma, ale zawsze coś. Zakaz losu superły. No nie, no będę musiał głosować, że nie. Raczej nikt nie będzie głosował, że nie wystawa światowa. Generalnie najcudowniejsi ludzie. Mam 27 cudów, sporo całkiem. A jakbym podbił WZ, ja to bym miał już w ogóle chyba wszystkie. Bo raczej nikt więcej tu cudów nie budował. Poza jego mościami jak Dandalo i Kazimierz. Który fakt faktem, jak już zauważyliśmy kiedyś na live'ie, on chyba ma podobny schemat, bo zawsze na przykład ma... zawsze buduje wielki mur. Bardzo, i terakotową armię też. I ja jak grałem, to on też tak zbudował, więc on chyba ma bardzo podobny schemat i trzyma się tego, a to znaczy również, że my gramy bardzo podobnie, bo wydaje mi się, że on się powinien dostosować do naszego stylu gry. Jakby mu coś tam zbudujemy, to on coś innego będzie budował. No, a najwidoczniej tak nasz styl gry, w sensie mój plus osób, które były na live, nie przeszkadza Kazimierzowi w ogóle w rozwoju. I to jest coś, co jest w sumie... Coś, co jest w sumie złe, bo... Nie chcę żelaza, dawaj. 5 złota przynajmniej. Dobra. I to jest w sumie złe, bo... Nie potrafimy grać tak, żeby Kazimierzowi przeszkodzić. Znaczy, pewnie. Można by budować wielki mur,
można by budować armię terakotową, tylko nie zawsze warto budować ten wielki mur. Moim zdaniem to jest trochę niepotrzebne. Aluminium od Ife wykradziono na bus. Ciekawe, kto wykradł. Jakiś ciul mi wykradł znowu. Nienawidzę, jak mnie okradają. Nie lubię tego. Nie lubię tego, jak mi ktoś moją ciężko opracowaną technologię ukradł. No cóż, moi drodzy, wydaje mi się, że to będzie teraz ostatnia nasza tura. My już opracujemy właśnie w tym momencie technologię rakietową. Przed nami ostatnia epoka, epoka informacji i to będzie epoka, w której wszystko się wyjaśni, to będzie epoka, w której opracujemy wszystkie pozostałe komponenty naszego statku kosmicznego i będziemy mogli w spokoju podbić sobie kosmos, ponieważ niektórzy dopiero wchodzą w epokę przemysłową, więc raczej ciasno w kosmosie nie będzie. I dzięki temu uda nam się wygrać technologicznie, osiągnąć zwycięstwo naukowe i będziemy mogli zakończyć już tą grę. Więc cóż, ja wam już w sumie teraz powoli bardzo serdecznie będę dziękował, bo tu sobie jeszcze tylko satelitę opracuję. Jeszcze wydam tylko rozkazy moim jednostkom i będziemy kończyć już ten odcinek. A w międzyczasie oczywiście zapraszam wszystkich serdecznie na naszą stronę internetową deltagames.pl, która również znajduje się w opisie, gdzie możecie znaleźć chociażby ramówkę ramówkę z YouTube'a, ramówkę naszych live'ów i możecie być na bieżąco ze wszystkim, bo tam najważniejsze informacje, jeżeli coś się ma nie pojawić albo coś się pojawi później, w sensie odcinek, tam wszystko się to pojawi, tam wszystko możecie znaleźć, więc serdecznie zapraszam. Tak więc ja już wam dziękuję. Oczywiście, jeżeli już tutaj dotarliście i wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Nie namawiam, ale zachęcam. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku, który będzie już w sobotę, bo dzisiaj jest poniedziałek, więc w sobotę, nie, w piątek jest kolejny odcinek Cywilizacji, więc do tego czasu bomba atomowa się zrobi. Mam nadzieję. I później już tylko program Apollo i 3-4 technologie do zbudowania i lecimy w kosmos i koniec Cywilizacji 5. No i potem to zobaczymy, co będzie. Więc bardzo serdecznie wam dziękuję. Do widzenia, cześć!